Jesteśmy my razem wszyscy ze szkoły z Proszowic. Szkoła Kościuszki. Zbieramy od 9 rano zbieramy pieniążki na wielką kiersę świątecznej pomocy, żeby wspomóc dzieci, które są w szpitalach i żeby wszystko było tak jak trzeba. Kawiarnia muzealna zaprasza na kaczorkę po wiosence, pyszną, ciepłą jak co roku i na herbatę lipową z miodem zaprasza Agnieszka Król. Gospodarstwo Pasieczki. Dziękuję. Skąd pan przyjechał? Proszę. Myślałem, że z Ukrainy. Nie, na Ukrainie byłem niedawno. Prawie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz kolejny minął rok od poprzedniego finału 19 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj gramy po raz 20. W Proszowicach aktywnie od lat 20 zbieramy pieniążki dla Julka Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aczkolwiek zawsze w ten sam sposób, jak przez ostatnie kilka lat. Bywało tak, że były same zbiórki w szkołach, w mieście. W ten sposób próbujemy od kilku lat zaktywować społeczeństwo, że występują u nas na scenie najmłodsi, są licytacje, zbierają pieniążki, a w tym roku, jak pani dyrektor powiedziała, zbieramy na ratowanie życia wcześniaków oraz zakup pomp insulinowych dla matek w ciąży. Teraz zapraszamy do nas dzieci, chodźcie już do nas. Przedszkola prywatnego Pinokio w Proszowicach. Szanowni Państwo, cena wywoławcza 36 zł, pierwszy orkiestrowy gadżet, próbujemy zlicytować. Kto z Państwa jest chętny do zakupu takiego gadżetu? Niewiele tych gadżetów mamy, muszę powiedzieć, w tym roku. Kto da 40 zł za podkoszulę? Kroczka w górę. Jest Pani tutaj 40 zł. Jest 40. Od Pani z drugiego rzędu. Tak? 75. Kiwnęła głową. Pani kiwnęła głową, mamy 75 zł. Próbujemy dalej. Czekamy na 80. 80? Jest 80 zł. Pan nie rezygnuje. W dalszym ciągu jest licytacja. 80 zł po raz pierwszy. 170? 170 zł. Kiwną głową. 170 zł. 170 po raz drugi. Pani pasuje. I 170 po raz trzeci. Pakujemy pod koszulek. Zapisujemy wynik. Prosimy o spakowanie. Proszę tutaj do nas. Szanowni Państwo, to pierwszy orkiestrowy gadżet. Już za momencik. Samorządowe przedszkole numer 1 w Proszowicach. Yeah.
Szanowni Państwo, nasi wolontariusze działają. 160 osób w tym roku. 160 wolontariuszy mamy. Na terenie powiatu nie tylko. Deszcz, aczkolwiek nie ma mrozu, przemoknięci docierają powoli do naszego sztabu, który mieści się na pierwszym piętrze Domu Kultury. W tej chwili, proszę Państwa, już mamy na koncie, od wolontariuszy 31 tysięcy 20 zł i 85 groszy. Wielkie brawa, serdecznie dziękujemy. A jak do tej pory rekordzistą, który zebrał najwięcej pieniążków, jest Poręcki Dawid i Ernest Groje, dwaj wolontariusze, którzy zebrali 2141 zł 42 grosze. We dwóch ci dwaj chłopców, proszę Państwa, taką ogromną kwotę. Dziękujemy za informację. I czekamy na więcej. Czekamy na przyjście kolejnych wolontariuszy i kolejne informacje o stanie konta. A teraz, proszę Państwa, licytujemy koszulkę Pani Klubu. Pani idzie do naszego... Koszulkę fan klubu Kamila Stocha z autografami naszych czołowych skoczków. Ile? Jest 80. Jest 80. Brawo! Brawo! Ruszyło! Czekamy na 90. A ja w międzyczasie, proszę Państwa, witam... Jest 90! Witam władze miasta, pana starostę Wiatruszowicego z Wielbina Wójcika i pana burmistrza Jana Makowskiego, panów radnych, przedstawicieli władz miasta. Czekamy na 90 zł. Jeszcze 70 i już dycha w górę. Nie było tak cennej koszulki w naszej licytacji chyba w historii prowadzenia orkiestry tutaj na scenie. Licytacji na scenie. 270 po raz drugi. 280. Co Państwo na to? 270, 280 po raz drugi. 290. Jest 290. Czy będzie... 300, jest 300, 300 za podkoszulę. Fan klubu Kamila Stocha, fan klubu jedynego w Polsce działającego fan klubu Kamila Stocha, mieści się on w Proszowicach. 300 po raz drugi. I 300, 310, jednak poszła rączka w górę, 310, nieśmiało, nieśmiało, mamy 310. Czekamy na 320. Jest 320, proszę Państwa. 320 zł, aż odejdę, bo mikrofon do lewego świeci. 320 zł po raz drugi. I 320 po raz trzeci sprzedane. Zapraszamy tutaj do nas. Małgosia zapisuje wynik. Prosimy o spakowanie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy pana tutaj do nas. Dom Pomocy Społecznej Błyszkowica. Prosimy. Gadżety, to nie jest dużo. 100 zł po raz drugi. 110 góra. Jest góra 110. Czekamy na 120. 110 po raz drugi. I 110. 120. 120 zł. 120. Myślę, że dzieciaczek po 130 góra sali. 130 zł po raz pierwszy. 130 po raz drugi. I 130 po raz trzeci. Sprzedane. Podstawowa numer 1 w Proszowicach. Bardzo prosimy. Thank you.
innych osób. Kto z Państwa taką kolację za 40 zł chciałby sobie zafundować sobie, znajomym, przyjaciołom? Jest tutaj Pani 40 zł. Za 4 dychy, za darmo, proszę Państwa. Po dychu na osobę. Po dychu na osobę, to nic. A naprawdę kawiarnia muzealna 50. Daje 50. Dobrze zjeść i również napitek jest niezgorszy. 50 po raz pierwszy. Rączka w górę. I 80 złotych po raz trzeci. Musimy zakończyć licytację. 80 złotych zapraszamy. Bardzo. Zapraszamy Panią tutaj do nas, ewentualnie do umieszczenia w sekretariacie. Serdecznie zapraszam w tym momencie na piratów. Podaję stan konta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Proszowica. Nasi wolontariusze przyszli i już na obecną chwilę mamy 60 tysięcy złotych, 682 złote i 72 grosze. I to nie koniec, proszę Państwa, nie koniec, wolontariusze jeszcze ściągają. Proszę Państwa, cena wywoławcza tego serca 400 złotych. To jest cena mocno zaniżona, ale cena mocno zaniżona. Taką cenę po prostu. Taką pamiątkę warto mieć. Co roku znajduje się nabywca i takie serce wędruje do kogoś z Państwa. 400 zł, 400, jest 400. 400 zł w środkowym rzędzie. Czekamy na 450. 1500! I to jest kwota, proszę Państwa. 1500 i Konrad kiwa głową coś. Przeskoczona. Półtora raza. 1500 zł po raz pierwszy. Czekamy na 16 stówek.
Może ktoś z Państwa się zdecyduje. Tutaj jest troszkę... Czy będzie 1700? Jest 1700. 2000! Czekamy na 2300. 2200. Jest! 2300. 2500. No pewno. 2500. 2500. Żona jedna jest przecież. Próbuj. Też. Do tego dokładamy koszulkę, panie burmistrzu. Dwie w takim razie. 2500. Dwie koszulki, żeby była parka. 3000 złotych. Ogromne brawo, Szwedza. Jeszcze raz. To już naprawdę niemała kwota. I... 3200. 3400. Po raz pierwszy mamy 3400. 3400 po raz trzeci sprzedane. Brawo ogromne. A ofiarodawcę zapraszamy do nas. Panie. Zaraz znajdziemy jakieś koszulki. Już są przygotowane. Pamiątkowe. Dołóżmy jeszcze jeden gadżet orkiestrowy. Jeszcze jeden, może być kubeczek. Może być kubeczek orkiestrowy, ja już przyszykuję. A pana zapraszamy do nas, pani Małgosiu, proszę. Może zróbmy to w ten sposób, że pan uiści należność w sztabie orkiestrowym na pierwszym piętrze. Oczywiście, może być żeby... później, nie musi być teraz. Jeżeli nie było teraz. Chodź do nas, Julka, chodź. Obdarowana zostałaś ze wszystkich stron, jeszcze kubek, a pudełeczko prosimy podać dalej. Julce pomóc. Oj, super. Dziękujemy bardzo ofiarodawcy. 3400 zł za orkiestrowe serce w 20. finale w Proszowicach. Szanowni... Serce od pana Arkadiusza Piątka, pracownia złotnicza Kamea Proszowice. Serdecznie dziękujemy panu Arkowi i serdecznie dziękujemy naszym licytatorom, zwycięzcy i wszystkim, którzy brali udział w tej aukcji. Przeliczono 62 930 zł i 48 groszy. Plus, proszę Państwa, to, co jeszcze mamy w naszej buszeczce i jeszcze dawki i jeszcze, liczą cały czas. Jeszcze czekają z puszkami. Ja myślę, że rekord proszowickiego finału 19 w 20 na pewno padnie. Miejmy taką nadzieję, aczkolwiek, jak mówiłem, możemy to zawsze zwalić na kryzys, gdyby tak się nie stało.